Chciałem się dzisiaj z wami podzielić kilkoma myślami, które już od dłuższego czasu w moim sercu krążą, ale zanim to chciałem się też jeszcze podzielić świadectwem swojego osobistego takiego życia. Historia zaczyna się jakieś dwa, może trzy lata temu, dokładnie nie pamiętam, ale zauważyłem w pewnym momencie na swoich stopach, na piętach, zauważyłem jakieś takie małe czarne punkty i myślałem, że to są odciski. Wiecie, takie się robią takie odciski na stopach i się wycina chirurgicznie. No i jakby udałem się do pani podolog, jakby ktoś to zajmuje się między innymi stopami, tak? I okazało się, że to było symetrycznie tak na obydwóch moich piętach, tak? Okazało się, że to nie są odciski, a że są to brodawki. One były takie malutkie, to właściwie, wiecie, tak, nawet nie wiem, czy można powiedzieć główka od szpilki. Niewiele było widać, ale zaczynało to uciskać, niewygodnie się chodziło. No i pani podolog tyle, ile mogła tam powycinała, zapisała mi jakieś tam środki na to, to jest jakiś taki kwas, czy coś w tym stylu. I stosowałem się. Właściwie byłem też powiedzmy potem za jakiś czas na wizycie, no i okazało się, że nie pomaga. Nawet nie tyle nie pomaga, ale pogorszyło się. No więc pani podolog zapisała jeszcze mocniejszy środek na to. No i kolejna wizyta, znowu jeszcze gorzej właściwie. No i tak to trwało jakieś dwa lata. No i pani nie wiedziała właściwie, co chodzi, bo to generalnie, no mówi, to czasami po jednej wizycie, po tygodniu, po miesiącu się dzieje. W międzyczasie jeszcze byłem u dermatologa, bo też jakby skierowała mnie. Pani dermatolog powiedziała, że to jest jakaś tam droga przez mękę, żeby się tego pozbyć, no ale nie pocieszyła mnie specjalnie. Coś tam też wymroziła. Także generalnie bardzo dużo różnych sposobów wykorzystałem, jakie były dostępne w medycynie, czy jakie zalecili mi lekarze, czy fachowcy. No ale w pewnym momencie rozmawiałem ze swoim lekarzem przy jakiejś tam i przy okazji jakichś tam badań, czy jakiejś okazji. I pytam się go, czy nie mógłby może mi polecić, może też jakoś gdzieś tutaj w okolicy dermatologa, który takimi rzeczami mógłby się zajmować, no bo mówię mu, jaka jest sytuacja, że już jakby dwie osoby ręce rozłożyły. A on mówi, mój lekarz rodzinny, że on też jakiś tam czas temu miał takie brodawki na dłoniach i mówi, że już zaczęło mu być nawet trochę wstyd przed pacjentami. Mówi, pacjenci przychodzą, a on, wiecie, już takie przenosiło, bo to jest, jakby gdzieś tam się przenosi. Dlatego ja też miałem na obu piętach, bo z jednej na drugą. To się jakoś tam przenosi, ten wirus. I mówi, że zaczęło mu już być głupio. I też nie wiedział, co z tym zrobić, nic nie pomagało na to. I mówi w pewnym momencie, zaczął, mówi, wyznawać uzdrowienie krwi Jezusa. Jak mówi, rano biegał. Wiecie, to jest porada lekarska, nie? Tak teraz. Jak rano biegał, mówi, to wyznawał uzdrowienie w imieniu Jezusa i mówi, no dam ci, mówi, kontakt do jakiejś pani dermatologa, ale generalnie to bym ci też zalecił. Nie? Ja mówię, no to jest bardzo dobra porada i będę stosował. Bo mówi, że jak zaczął tak robić, to no to przyszedł przełom, nie? I to udało mu się to zlikwidować. No i zacząłem tak robić właśnie. I to już było jakiś czas temu i na świadectwo wam powiem, że przyszedł przełom. Że zniknęły te brodawki, które były. I teraz jeszcze czekam, aż skóra się całkiem zagoi, ale przyszło uzdrowienie. I nie było tak, że ja się wcześniej nie modliłem. Może potrzebowałem jakieś takie zachęty, wzmocnienia mojej wiary, nie wiem, jak to interpretować, ale na pewno mogę powiedzieć, że to jest świetna porada lekarska.
i bardzo skuteczna terapia. I chwała Bogu za to. A teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę skłonili nasze głowy. Ojcze kochany, chcemy Ci podziękować za to, że Ty przez swojego Świętego Ducha codziennie mówisz do nas, Ojcze, że Ty nas kształtujesz, że Ty okazujesz nam swoją łaskę, swoją cierpliwość i też dziękujemy Ci za to, że możemy tu dzisiaj być zgromadzeni jako Twój Kościół, jako Twoje ciało, jako bracia, siostry, że możemy się skupiać na Tobie, na Twoim Słowie. Chcemy się też otwierać na działanie Twojego Ducha w nas, w naszym umyśle, w naszym ciele, w naszym sercu. Ojcze, tak prosimy Cię o to, abyś wkładał w nasze serca dzisiaj coś nowego. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca bogatsi, aby to spotkanie z Tobą, Ojcze, było dla nas krokiem do przodu, Ojcze. Prosimy Cię o to. Chwała Tobie niech będzie. Amen. Chciałbym na początek przeczytać dwa wersety ze Słowa Bożego, a później podzielić się z Wami pewną historią. Pierwszy werset jest zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 i w wersecie 18. Bardzo krótki werset. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 18 mówi tak. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Jak przeczytamy kontekst tego wersetu, to widzimy, że jest to napisane o ludziach, którzy stwarzają pozory pobożności. To jest szerszy kontekst, ale którzy na przykład stwarzają pozory pobożności, tak? Którzy próbują przykleić sobie etykietę, jak później czytamy, że wyznają Jezusa Panem, taką etykietę moglibyśmy, Jezus jest moim Panem, tak? Ale pomimo tego nie znają się z Nim. I jak później czytamy też w tym fragmencie, to jest też powiedziane do tych, którzy słuchają Bożego Słowa, ale go nie wykonują. A drugi fragment jest zapisany w Ezechiela w 18 rozdziale i od wersetu 30 do 32 będziemy czytać. Ezechiela, rozdział 18, od 30 do 32. Otóż domu Izraela, osądzę każdego według jego czynów, oświadcza wszechmocny Pan. Upamiętajcie się i odwróćcie się od wszystkich swych nieprawości. Dlaczego macie upaść przez swoją własną winę? Odrzućcie od siebie wszystkie swe nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Gdyż nie zależy mi na śmierci śmiertelnych, oświadcza wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc i żyjcie. Chciałem z wami też podzielić się właśnie takim właśnie przemyśleniem, może nie do końca historią, i to jest inspirowane właśnie przemyśleniami pewnego człowieka, który był w swoich czasach do dzisiaj jest autorytetem w takich kręgach chrześcijańskich. I było to bardzo dawno temu napisane, w zasadzie ledwie po wojnie, kilka lat po wojnie, jako taki esej. I tytuł tego przemyślenia, tego eseju, to Kłopoty z X-em. I myślę, że można by założyć, że na 10 osób wśród nas, przynajmniej 7 jest takich, które z jakimś drugim człowiekiem ma jakieś nieporozumienie. Czy to w pracy, czy to w domu, czy w rodzinie, czy z dziećmi, czy z rodzicami. I te osoby sprawiają dla nas, że życie staje się trudniejsze niż może powinno. Im pewnie nieczęsto wychodzi to nawet na zewnątrz, ale czasem zdarza się, że
rozmawiamy z kimś, z jakąś drugą osobą, z kimś, kto jest nam na tyle bliski, że pyta, widzi, że coś jest nie tak. I pyta nas, czemu jesteśmy tacy posępni, czy zmartwieni, czy po prostu smutni czasem, tak? No i wtedy pomimo tego, co może byśmy chcieli ukryć, to czasem ta prawda wychodzi na jaw i odkryjemy się przed kimś. Dlaczego tak się dzieje, że jest jakaś osoba w naszym życiu, której jakaś, czy to wada charakteru, czy jakiś sposób bycia z nami, no sprawia nam trudność. I wtedy ten nasz bliski przyjaciel mówi, no okej, ale no dlaczego nie pójdziesz do tej osoby, do tego swojego małżonka, współpracownika, czy syna, czy córki, czy współlokatora. No i dlaczego mu nic nie powiesz? Dlaczego mu nie pójdziesz, nie powiesz mu tego, że tak się dzieje? Jak mu to wytłumaczysz, no to ludzie zwykle są rozsądni. I jeżeli by zrozumieli to, w czym jest problem, no to myślę, że mogą się zmienić. No i wtedy cokolwiek wypowiemy na głos jako odpowiedź, to w naszych myślach bywa tak, że myślimy sobie, że może ma rację, ale on tak właściwie to nie zna tak naprawdę tej osoby, która nam ten problem sprawia. Nazwijmy go X-em właśnie, tak? Tego X-a. On go nie zna. A my go znamy i wiemy, że już tyle razy próbowaliśmy rozmawiać z nim, tyle razy tłumaczyliśmy mu, w czym jest problem, co jest nie tak, że właściwie to po dziurki w nosie już tego mamy. Albo nawet w ogóle nie próbowaliśmy, bo wiemy, jak to się skończy. Wiemy, że jeżeli przyjdziemy i powiemy mu, w czym jest problem, dlaczego się nam źle żyje, to albo będzie jakaś scena, albo tak, nie wiem, popatrzy na nas i powie, no ja w ogóle nie wiem, o czym ty do mnie mówisz tutaj. Nie rozumiem, o co ci chodzi. W ogóle jakby nie zrozumie. Albo, i co najgorsze z tego wszystkiego, przyzna nam rację. Powie, że okej, zmieni się. I teraz wszystko będzie inaczej. A 24 godziny później będzie dokładnie tym samym X-em, którym był wcześniej. I jak tak popatrzymy wstecz, to dostrzeżemy to, że mnóstwo planów, mnóstwo jakichś naszych marzeń może nawet, często spełzało na niczym przez tą wadę charakteru, czy przez tą jakąś przywarę X-a, tej naszej bliskiej czy dalszej osoby. I do pewnego momentu pewnie nawet mieliśmy nadzieję, że coś się zmieni, że praca się znajdzie, albo ktoś wyzdrowieje, albo poprawi się stan finansowy, albo nie wiem, dzieci się wyprowadzą, albo się wprowadzą, albo coś się stanie takiego, że X się zmieni. Ale w pewnym momencie uzmysłowiliśmy sobie, że choćby nawet milionerem byśmy zostali, to i tak mój mąż, czy moja żona, czy moje dzieci nadal zostaną takie same. I myślę, że to jest duży krok naprzód, kiedy uzmysłowimy sobie, że żyjemy wśród ludzi, których charakterów nie jesteśmy w stanie zmienić. I tak naprawdę to, w jaki sposób będzie się nam żyło, w dużej mierze zależy od tego, jakie są właśnie ich charaktery, jakie są ich zalety, jakie są ich przede wszystkim wady. I w tym momencie możemy sobie przynajmniej przelotnie zdać sprawę z tego, w jakiej sytuacji i w jaki sposób czuje się Pan Bóg. I
Myślę, że możemy dzięki temu, że wiemy, w jaki sposób nam się żyje z niektórymi osobami, które mają wady, możemy troszkę przynajmniej wczuć się w to, w jaki sposób Pan Bóg widzi ludzi. Stworzył świat doskonały. Stworzył ludzi, którym dał umysł, którym dał sumienie, żeby wiedzieli, w jaki sposób, jak mogą korzystać z tego świata. Tak ich stworzył, że to, co jest potrzebne ludziom do takiego biologicznego funkcjonowania, czy to pokarm, czy jedzenie, czy sen, czy wypoczynek, sprawia im prawdziwą przyjemność. Niemniej jednak, pomimo tego wszystkiego, ci ludzie cały czas psują jego plany przez swoje wady, przez swoje przywary. I ktoś może powiedzieć, okej, no to jest tylko tak trochę, tak jak mówisz, bo tak naprawdę to gdyby Pan Bóg chciał, no to by mógł pozmieniać ludzi, nie? On ma tą moc, my tego nie możemy zrobić. No i okej, ale wiemy, że Pan Bóg sam ustalił taką jakby zasadę dla siebie, że On będzie, że potrafi i będzie zmieniał ludzi, ale tylko wtedy, jeżeli oni sami tego będą chcieli. Nie będzie tego robił na siłę. I pomimo tego, że może czasem chcielibyśmy, żeby zmienił kogoś czy nas, czy żeby w ogóle nie dawał nam takiej wolności, jaką mamy, no to jednak on widzi w tym jakąś wartość. W tym, że ludzie są wolni. W tym, że nie są takimi automatycznie zaprogramowanymi maszynami, które robią tylko to, co trzeba i nic więcej nie, bo tak tylko potrafią i tak tylko mogą, tak tylko im wolno. I widzimy to od początku, że tak jest, że Pan Bóg daje nam dużą wolność. Także jak sobie wyobrazimy, na ile możemy taki świat takich automatycznych właśnie robotów czy istot, no to myślę, że jesteśmy w stanie trochę zrozumieć, że faktycznie jest w tym jakaś wartość. I Pan Bóg to widzi. I jest w tym jakaś mądrość też. I jeszcze jedno jest tym, co odróżnia nas od Pana Boga. Dlatego, że my, pomimo tego, że widzimy te wszystkie osoby, które wokół nas mają swoje wady i On też je widzi, to On widzi jeszcze jedną osobę w tym wszystkim, której my już nie widzimy. On widzi mnie. On widzi nas. W tym zbiorze osób z wadami nie widzi tylko tych, którzy są wokół nas i którzy nam sprawiają jakiś problem, ale On widzi też nas. I widzi, że my też mamy jakąś taką fatalną wadę charakteru, o którą rozbijają się ludzie nam bliscy. Nasi małżonkowie, nasze dzieci, nasi współpracownicy. No i myślę, że tutaj w tym momencie nie byłoby uczciwe powiedzieć, okej, no ja wiem, oczywiście, tak wiecie, ogólnikowo, wiem, ja mam wady, no każdy ma wady, nie? Dlatego, że o tych wadach prawdopodobnie też nam już nieraz ktoś mówił. I wtedy albo zrobiliśmy scenę, albo patrzyliśmy na niego, jakbyśmy w ogóle nie wiedzieli, co chodzi, albo powiedzieliśmy, że się zmienimy, a 24 godziny później byliśmy znowu tacy sami, jacy jesteśmy. I to też jest, myślę, duży krok naprzód, jeśli uzmysłowimy sobie to, że sami, jako ludzie, mamy wady. I nawet więcej, nawet te wady, o których może nam ktoś mówił, które zrozumieliśmy i o których już wiemy, to najprawdopodobniej są przez nas troszkę umniejszane nawet. Że ktoś mówi, no dobrze, okej, wczoraj troszeczkę mnie poniosło, ale tam żona czy współpracownik wie, że tak generalnie to nas często ponosi, tak jak nas poniosło wczoraj.
No i możemy powiedzieć, no dobrze, no ale Pan Bóg widzi ludzi, no i Jemu jest łatwiej niż nam, bo On nie musi z tymi ludźmi żyć. Ja muszę żyć z moją żoną, z moim mężem, muszę żyć z moimi dziećmi, muszę żyć z moją teściową, muszę z nimi żyć. A Pan Bóg nie musi. Ale nie jest niestety tak, dlatego że Pan Bóg jest z każdym z tych ludzi dużo bliżej niż ktokolwiek z nas. My przebywamy tylko z nimi. My czasami słyszymy ich słowa, czy widzimy ich zachowanie. A Pan Bóg widzi każdą ich myśl. Cokolwiek w ich wnętrzu się pojawi, to Pan Bóg już to widzi. I On nie tylko to widzi, ale On wychodzi do tego ze swoją miłością też, ze swoją cierpliwością. On czeka na nich, żeby dali Jemu szansę się zmienić. I myślę, że to jest krok, który my możemy podjąć, idąc w ślad za przykładem Pana Boga, żeby tego naszego X-a kochać jeszcze bardziej. I żeby, kiedy myślimy, jeśli się nam to oczywiście zdarzy, o Jego wadach, to żeby one się spotykały z naszą miłością. A jeśli myślimy o naszych wadach, to żebyśmy nie zastępowali ich od razu czyimiś wadami, bo to też jest tendencja, którą myślę mamy, że jak przychodzi do myślenia o własnych wadach, to sobie myślimy, a tamten to jeszcze gorszy jest, a ten to właściwie dlatego jestem taki zrzędliwy i taki nerwowy, dlatego że ona jest taka niepoukładana albo no, cokolwiek możemy sobie tu wstawić, ale tak często jest, że nie wiem, czy przyjemność nam to sprawia, ale czasem jakby mamy takie tendencje do tego, żeby zastępować myślenie o swoich wadach myśleniem o wadach innych. Już nie mówię o mówieniu, ale nawet sami. I myślę, że to jest dobra też takie zobowiązanie, które można by przyjąć, żeby zamiast myśleć o innych wadach, o wadach innych osób, to żeby pomyśleć o swoich. Dlatego, że tak naprawdę jedyną osobą, którą możemy tak znacznie zmienić, na której charakter i wady mamy wpływ, to jesteśmy właściwie my sami. Przy czym zaznaczyć byłoby trzeba, że tak naprawdę to nie my sami siebie jesteśmy w stanie zmienić, ale możemy pozwolić Bogu, żeby nas zmieniał. Możemy na tyle się otworzyć na Jego czy korektę, czy działanie, żeby On nas mógł zmieniać. Żebyśmy nie tylko potrafili przyjąć to, że faktycznie mamy wadę jakąś, z którą ludzie wokół nas mają trudno, ale żeby Pan Bóg tą wadę mógł w nas zmienić. I jak czytaliśmy w Ezechielu, to wymaga starania się o nowe serce i nowego ducha. Pan Bóg, On nie chce, żebyśmy żyli z tym, żebyśmy umarli z tym. On chce, żebyśmy odwrócili się od tego i żebyśmy my mu dali się zmienić. Żeby On mógł w nas włożyć w to, co przewidział dla nas w Jezusie Chrystusie. I w liście do Kolosan w 3 rozdziale, od 5 wiersza możemy czytać: zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem.
One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego podstępkami. A przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. I jak tutaj znowu, jak doczytamy trochę wcześniej, czy drugi rozdział, to widzimy, że tu nie chodzi o nakazy i zakazy, tak, tam jest nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Tu nie chodzi o to, co my byśmy powiedzieli, takie dobre zachowanie, czy to, co czynię, nie kradnij i tak dalej. Jak przeczytamy sobie tutaj te uwagi, to tutaj pisze o rozwiązłości, nieczystości, zmysłowości, złych pragnieniach, zachłanności. To nie są, tutaj nie pisze, nie zabijaj, nie kradnij. To nie są rzeczy, które mocno widać nawet, nie? Może niektóre tak, ale dużo z nich jest ukryte. I na pewno w dzisiejszym świecie wiele byśmy chcieli zmienić. I widzimy, że jest sporo nawet organizacji, które pracują na rzecz zmiany świata. Wielu z nas też wolontariat. Do wolontariatu się zgłasza. I to jest, myślę, dobre. Ale jeszcze lepsze jest, myślę, kiedy chcemy zmienić siebie, kiedy chcemy pracować nad sobą. I nie chodzi mi tutaj o takie samodoskonalenie, taki rozwój osobisty, który może też jest popularny na pewno teraz, bo w tym zwykle chodzi o umiejętności. Ja na przykład, jako że jestem programistą, no to jakby dużo się kładzie na to, żeby coraz więcej umieć, coraz więcej robić, coraz więcej potrafić, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej skutecznie to robić i tak dalej. I to może być ok, bo to jest czasem, często to jest potrzebne. Nie? My potrzebujemy rozwijać swoje umiejętności. Ale bardzo mało, może to nie jest łatwe i dlatego bardzo mało mówi się o takim łamaniu, można powiedzieć, czy pracą nad charakterem naszym, nad tym, co jest wewnątrz, w środku nas. Jest w Ewangelii Łukasza, Jezus mówi w 6 rozdziale od 41 wersetu, jak to jest, że widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy we własnym oku nie dostrzegasz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata. I tu też nie ma zbyt wiele o tym, co robimy. Tutaj Jezus mówi o tym, że widzimy dużo wad dookoła, tak? Dużo wad widzimy w ludziach wokół nas. Ale pomimo tego, że nasze wady czasem jeszcze są większe, to nie widzimy ich. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 32 mówi, kto lekceważy pouczenie, gardzi własną duszą, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. A list Jakuba, od pierwszy rozdział 22 wersetu, bądźcie też wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. My widzimy, że dużo zależy od tego, w jaki sposób my patrzymy na siebie. W jaki sposób widzimy się.
Co nam może pokazać, jaki jest nasz właściwy wizerunek, jaki jest nasz właściwy obraz? Jeżeli, tak jak czytamy tutaj, że słuchacz słowa to jest ten, który przygląda się sobie w lustrze. Widzimy, czytamy Słowo Boże, modlimy się. Na różny sposób Pan Bóg może do nas mówić. I w tym momencie przyglądamy się w lustrze. I widzimy, że jest coś, co należy zmienić. Jest coś, co należałoby ze sobą zrobić. I mamy teraz dwie możliwości. Możemy faktycznie coś z tym zrobić, przyłożyć się do tego, pozwolić Panu Bogu, działaj we mnie w takim razie, skoro mi to pokazałeś, to znaczy, że jest to możliwe w współpracy z Tobą, żebym to zmienił. Żeby moja żona, żeby mój brat, moja córka, żeby nie musieli się już tak ze mną tropić, jak to się mówi po naszemu, ale żeby zobaczyli, że Ty we mnie to zmieniłeś. I nie wiem, ile razy, ja już słyszałem, ale mnóstwo razy, świadectwa z tego miejsca, kiedy ktoś powiedział, moja żona nawróciła się, dlatego że zobaczyła, że Pan Bóg mnie zmienił. Mój mąż nawrócił się, dlatego że zobaczył, że jestem inna, że coś się we mnie zmieniło. A słyszałem też nieraz takie świadectwo, że ktoś odszedł z kościoła, dlatego że ktoś w cudzysłowie bił go Biblią po głowie. Jakie wielkie świadectwo jest zmiana naszego życia, naszego serca, naszego sposobu zachowania, naszego sposobu odnoszenia się do innych ludzi. Niesamowita w tym wartość jest i myślę, że we współpracy z Panem Bogiem, z Duchem Świętym jesteśmy w stanie pracować nad naszym charakterem, pracować nad naszymi wadami i przede wszystkim jesteśmy też w stanie zmienić nasz stosunek do naszych bliskich, do tych, z którymi my się tropimy. Jesteśmy w stanie patrzeć na nich z taką miłością, z jaką Pan Bóg na nich patrzy. I powiem wam też takie świadectwo z mojego osobistego też życia. Ja to zauważyłem, mam nadzieję, że moja żona też. Bo na pewno wiele próbowała ze mną dojść do porozumienia w kwestii wychowania dzieci. Mamy może nie bardzo odmienne metody czy sposoby, ale różniliśmy się w wielu kwestiach. I próbowała ze mną rozmawiać nieraz już, to mówię w przeszłości. Rozmawiała ze mną i tak jakoś chyba nie działało to za bardzo na mnie. I pamiętam, w życiu mojej żony też był taki przełom. Przybliżyła się zdecydowanie bardziej, przez doświadczenie też to było, ale przybliżyła się zdecydowanie bardziej do Boga. Jakby było widać, że On ją zmienia. I ja później po czasie dopiero zauważyłem, że przez tą jej zmianę ja się zmieniłem. Że ona przybliżyła się do Boga i już może, wiecie, nie próbowała mnie na siłę tam do czegoś przekonać, to przekonała, ja nawet nie wiem jak to się stało, tak nie potrafię tego wytłumaczyć, czy powiedzieć, ale zmieniło się moje nastawienie też. Bardziej lepiej potrafimy dochodzić do porozumienia. Co chcę przez to powiedzieć, że moment, w którym ona próbowała na siłę mnie do czegoś przekonać i powiedzieć, że tak ma być, tak wiecie, stała murem za tym i ten, to nie działało na mnie. Nie wiem, czy to taka męska duma była, czy co, ale nie działało to na mnie. A w momencie, kiedy ona się zmieniła i tak już nie zmuszała mnie do... Tak po prostu rozmawialiśmy ze sobą też o tych tematach. No to ja jakoś, nie wiem, Duch Święty może bardziej mnie dotykał w ten sposób. I wiem, że miała rację. Wiem, że miała w tym rację. To nie było tak, że wiecie... Znaczy pewnie wtedy myślałem, że to ja mam rację w jakiejś tam... I tak dlatego stałem twardo. Ale...
Mężowie wiedzą, że żony też czasem mają rację, nie? Często mają rację. I co chcę przez to właśnie powiedzieć, że czasem nasza zmiana naszego charakteru, zmiana naszego sposobu bycia, zmiana naszego odnoszenia się do innych ludzi może zrobić więcej z ich charakterami, bo musimy sobie szczerze powiedzieć, że wszyscy mamy wady. Nikt z nas nie jest doskonały, nikt z nas nie jest idealny. Może ktoś jest już dalej w tym procesie zmiany niż ktoś inny, ale każdy ma wady i na pewno jest też tak w naszych rodzinach. Także myślę, że jeżeli chcemy mieć naprawdę wpływ na naszych bliskich, to przede wszystkim musimy pracować nad sobą. Przede wszystkim musimy pozwolić Duchowi Świętemu, żeby zmieniał nas. Jeszcze jeden fragment chciałem przeczytać. Czytaliśmy go na samym początku. Napisany jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 i wersecie 18. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a zepsute dorodnych. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby mógł sprawiać, żebyśmy byli dobrym drzewem, żeby te owoce naszego życia nie były marne, tylko dorodne. Ojcze kochany, ja Ci chcę podziękować za to, że Ty masz niesamowitą miłość do nas, Ojcze kochany. Dziękujemy Ci za to, że możemy pomimo naszych wad codziennie spotykać się z Twoją cierpliwością, Ojcze. Dziękuję Ci za to i ja wierzę, że Ty chcesz pracować w każdym z nas. Wierzę, że Ty dlatego stworzyłeś nas wolnymi, abyśmy mogli wybierać Ciebie, abyśmy mogli wybierać to, co Ty dla naszego życia przewidziałeś, to, jakim Ty chcesz, żebyśmy byli, jaki Ty chcesz, żebyśmy mieli wpływ na nasze otoczenie. Wierzę, Panie Boże, że z Tobą jest wszystko możliwe, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty pracujesz nad nami, Ty pracowałeś nad nami i wierzymy, że będziemy mogli się coraz bardziej stawiać podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. Wierzymy w to i oddajemy w Twoje ręce nasze życie. Proszę, aby nasze karki nie były sztywne, abyśmy mogli słyszeć Ciebie, abyśmy mogli być tymi, którzy są wykonawcami, a nie tylko słuchaczami, Ojcze. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć i uwielbienie. Amen.